Zwiększająca się z roku na rok liczba nieruchomości przy stałej liczbie zatrudnionych pracowników gdańskiego ratusza stała się impulsem do poszukiwania nowych rozwiązań na rzecz zapewnienia sprawnej obsługi podatników. Tak zrodził się podatkowy robot, który pobiera dane ze złożonej informacji i wprowadza je do systemu, a po weryfikacji dokonanej przez pracownika urzędu generuje decyzję podatkową i wysyła ją do podatnika. Następnie robot pobiera urzędowe poświadczenie odbioru lub urzędowe poświadczenie dostarczenia i uzupełnia datę odbioru decyzji w systemie dziedzinowym. Proces automatyzacji został wdrożony również przy masowej wysyłce decyzji podatkowych w ramach corocznej tzw. akcji wymiarowej. Rola pracownika merytorycznego ogranicza się tu do zbiorczego wygenerowania decyzji przeznaczonych do wysyłki drogą elektroniczną i ich podpisania.